Od początku obrad wyczuwało się atmosferę napięcia i niepewności, zarówno po stronie nowych koalicjantów, jak też i opozycji. Tak naprawdę do momentu ogłoszenia wyników głosowania nie było pewności co do tego, czy starosta będzie odwołany, czy też pozostanie na stanowisku. Ze względu na dość obszerny materiał filmowy z sesji przedstawiamy relację z obrad w dwóch częściach. W punkcie 5 porządku obrad mamy dokonać rozpatrzenia wniosków z 27 stycznia 2012 roku o odwołanie pana Bogdana Sobonia z funkcji starosty Koneckiego. Proszę wnioskodawców o przedstawienie wniosku. Jako że pierwszy na liście odczytam wniosek, powtórnie. Kolskie dnia 27 stycznia, bo w tym dniu był wniosek złożony 2012 roku. Wiesław Skowron, przewodniczący Rady Powiatów Końskich. Wniosek o odwołanie Bogdana Sobonia z funkcji starosty Koneckiego. Działając na podstawie artykułu 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw nr 142, pozycja 1592 z późniejszymi zmianami, Radni Rady Powiatów Końskich składają wniosek o odwołanie Bogdana Sobonia z funkcji starosty Koneckiego. Uzasadnienie. Bogdan Soboń, wykonując funkcję starosty Koneckiego, notorycznie dopuszcza się przekraczania ogólnie obowiązujących zasad w prowadzeniu i zarządzaniu zarówno starostwem, jednostkami zarządzanymi przez starostwo, jak też w powoływaniu i funkcjonowaniu rad i komisji społecznych. We wszystkich tych działaniach starosta Soboń preferuje wyłącznie członków PSL i ich rodziny. Mając na uwadze przede wszystkim sytuację finansowo-gospodarczą Radni Rady Powiatu Końskich, są przekonani, że dalsze utrzymywanie pana Bogdana Sobonia na funkcji starosty Koneckiego jest co najmniej szkodliwe. Reasumując powyższe, wnioskujemy jak na wstępie. Odczytam, kto podpisał. Helena Obara, Magdalena Prasał, Jan Prasał, Wojciechowski Krzysztof, Krzysztof Obratański, Jerzy Rąbalski. Obydwaj panowie oświadczenie wycofali swoje podpisy, ale jeszcze podpisał pan Michał Perkala i Marian Gąszcz. Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do wniosku nieprzewodniczącego pana Kazimierza Pasterczyka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedstawiam opinię Komisji Rewizyjnej, której rzekomo nie chciałem powołać z dnia 1 marca. Ale panie radny, ponieważ jest nagrywane, bardzo proszę do mikrofonu. Właśnie idę, tylko komentuję tutaj, żeby czasu nie marnować. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatów Końskich w sprawie wniosku o odwołanie starosty z dnia 27 stycznia 2012 roku. Komisja Rewizyjna Rady Powiatów Końskich na odbytym posiedzeniu w dniu 1 marca 2012 roku dokonała analizy zarzutów przedstawionych we wniosku i wydała negatywną opinię do jego treści większością głosów, 6 głosami za przy 4 głosach przeciwnych. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja Rewizyjna negatywnie opiniuje wniosek 6 radnych o odwołanie starosty Koneckiego Bogdana Sobonia. Dziękuję bardzo. Ale... Przepraszam, w tym temacie, bo jeżeli 6 osób głosowało, czyli wniosek otrzymał pozytywną ocenę. 6 było przeciwnych. Ale było czytane, proszę. Jeżeli są niejasności, proszę pana przewodniczącego. Jest odczytane było za. 6 wniosek był o odwołanie, więc 6 głosów było... Widać negatywną opinię. I dalej proszę przeczytać. Większością 6 głosów za negatywnym pozytywnym. Wniosek. Inaczej to było Wysoka Rado, może ja nie jestem takim stylistą jak przewodnicząca. To trudno, wykształcenie mamy różne, może ja gorsze i dlatego też... Ja się wykształcenie czepiam, tylko pan przeczytał, że za wnioskiem było 6 osób. Przepraszam najmocniej, chodziło, że 6 było przeciwnych, panie przewodnicząca, Wysoka Rado. Czy zgadzamy się z tym? Ja po przeanalizowaniu wniosku stwierdzam, że komisja wydała negatywną opinię,
i 6 głosów było za negatywną opinią. Tak, protokół. Tak. Tak, mam protokół przed sobą. Czy ktoś z Państwa ma jakieś zapytania, uwagi do wniosku? Proszę bardzo, pan. Ja to bardzo krótko oczywiście. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dosłownie kilka zdań. Historia. 27 stycznia 2012 roku, przepraszam, grupa 6 radnych, jak wiemy, złożyła wniosek o odwołanie starosty Koneckiego. Odwołanie starosty jest jednoznaczne z odwołaniem całego zarządu powiatu. W dniu 1 marca, jak przed chwilą tutaj słyszeliśmy z opinii przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna wydała negatywną opinię co do zasadności wyżej wymienionego wniosku. Na tejże komisji wnioskodawcy nie udowodnili swoich zarzutów, nie udowodnili swoich rad i nie potrafili ich rozwinąć. Nie będę wchodził tu w szczegóły. Zarzuty te były bezpodstawne i zupełnie nieprawdziwe. W związku z tym nie istnieją prawne ani formalne podstawy do odwołania mnie z funkcji starosty Koneckiego, jak również za tym zarządu powiatu Koneckiego. Za losy i przyszłość powiatu Koneckiego odpowiedzialnych jest 21 radnych. To w Państwa rękach leży jego rozwój, pomyślność. Myślę, że wszyscy kierujemy się tymi wartościami i podejmując tak ważną decyzję, będziemy o tym pamiętać. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Renata. Ja krótko tylko chcę na potwierdzenie naszego wniosku o słuszności racji. Tu nie ma nic z prawem czy bezprawiem. Wniosek zgodnie z prawem był złożony. Zgodnie z prawem będzie głosowany, przepraszam. Natomiast co mnie skłoniło do podpisania tego wniosku o odwołanie pana starosty Sobonia? Otóż, proszę Państwa, to, że mamy najwyższe bezrobocie w województwie świętokrzyskim, jest tajemnicą Poliszynera. Co czwarta osoba w naszym powiecie jest bez pracy. Z tych, co tylko są zarejestrowani. Podejrzewam, że byłoby ich więcej, gdyby z gmin takich jak Sufia, czy z miejscowości poza Czermnem przyjeżdżali tu zarejestrowali się po prostu. Wiem, że z uwagi na to, że tej pracy nie ma, ci ludzie odstępują od rejestrowania się jako bezrobotni, bo na pewno byłoby dużo wyższe. Proszę Państwa, likwidację wielu zakładów pracy, upadłości PKS-u, sprzedaż KZO. Ja nie widziałam pracy, zarządu powiatu w obronie sprzedaży KZO czy w likwidacji PKS-u. Ja nie chciałabym mówić o tym, jakie pieniądze duże, bardzo duże poszły ze środków Funduszu Pracy na utworzenie stanowisk pracy w firmie Waldi Stomporków. Wiem, że tam by trzeba było szukać bezprawia i to bardzo poważnego. Z tego, co jestem zorientowana, być może mnie tutaj ktoś dzisiaj sprostuje, kontroli Urząd Pracy, do czego był zobowiązany, nie dokonał kontroli wykorzystania środków Funduszu Pracy przekazanych, a to nieraz były przekazywane te pieniądze dla firmy Waldi w Stomporkowie. Proszę Państwa, i wreszcie samo funkcjonowanie Rady Zatrudnienia tu na naszym terenie jest naprawdę bardzo złe. Bardzo złe funkcjonowanie chociażby dlatego, że Rada Zatrudnienia zbiera się, opiniuje dokumenty, uchwala regulaminy, natomiast nie mamy wpływu na to, co dzieje się dalej ze środkami. Uchwalamy budżet, ale jak jest realizowany później, tu czyste sprawozdanie na wykazie nam się pokazuje. Ostatnia nawet sytuacja, jakie miała miejsce. Było dobrą tradycją, że w komisji przydzielania pożyczek na rzecz utworzenia własnej działalności przez poszczególnych mieszkańców naszego powiatu był zawsze przedstawiciel Powiatowej Rady Zatrudnienia. Oczywiście w dniu 23 stycznia, czyli przed naszym wnioskiem,
Dowiedziałam się, że już przedstawiciela tejże Powiatowej Rady Zatrudnienia nie będzie w tej komisji. No i na pewno została powołana osoba bardzo mocno związana z PSL-em, mianowicie szefowa Urzędu Pracy Wydziału Zamiejscowego, czy jak to się tam nazywa, w Stoporkowie. Ponadto, proszę Państwa, jest coś takiego, istnieje u nas coś takiego jak Wszechnica Konecka. Wszechnica Konecka w 2001 roku powołana była uchwałą, która jak sama nazwa mówi o Wszechnicy, mówi się o szkolnictwie, o oświacie. Niestety przekształciła się ta Wszechnica w zakład pracy, która od 5 lat zatrudnia ludzi, jest to największy zakład pracy. Chociażby w ostatnim roku zatrudniła chyba 169 czy coś takiego osób. Z tego, proszę Państwa, ciekawostkę powiem. Przy bezrobociu w gminie Końskie 25% zatrudnia się tyle samo osób w ramach robót publicznych, co z gminy Rudy Malenieckie przy bezrobociu 4,5%. To jako ciekawostkę. Zatrudnia się w mojej ocenie bezprawnie. Wszechnica Konecka przypisała sobie coś takiego jak organizowanie robót publicznych. Proszę Państwa, uchwała, ja mogę odczytać Państwu, żeby to był dowód, więc mogę odczytać Państwu uchwałę, która w 2001 roku była podjęta przez Radę Powiatów Końskich. Mianowicie... Ale może tylko w skrócie, czego dotyczy ta uchwała? Uchwała dotyczy powołania Wszechnicy Koneckiej i załącznikiem do tej uchwały jest statut Wszechnicy Koneckiej. Nigdzie w tym statucie przyjmowanym przez nas w ówczesnej, w pierwszej kadencji nie było mowy o organizowaniu robót publicznych. W drugim punkcie zapisu tejże uchwały pisze jasno: inne zadania zlecone przez Radę Powiatu. Ja przynajmniej, jak się dowiedziałam w poprzedniej kadencji, że Rada Powiatu w drugiej kadencji nie dokonywała zmian w statucie, a skądinąd dowiedziałam się, że w sądzie rejestrowym Wszechnica Konecka sama dokonała tych zmian, uważam, że jest to bezprawne działanie tejże Wszechnicy. I to jest daleko nie w porządku, jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa, w tym wypadku prawa samorządowego. Ja tylko powiem, że wtedy, kiedy dochodzenie prowadziła pani wojewoda, Urząd Wojewódzki jako nadzór, po tych rozmowach, po tych wszystkich naszych spotkaniach, ówczesny prezes Wszechnicy, Soboń Bogdan, wtedy był wicestarostą, zrezygnował z funkcji tejże Wszechnicy Koneckiej, natomiast został powołany ówczesny dyrektor zakładu zabytkowego w Maleńcu, który zatrudniał bardzo dużą grupę pracowników u siebie. Słuchajcie Państwo, ja nie jestem przeciwko pomocy dla ludzi, byłabym ostatnią osobą, która byłaby za tym, żeby nie pomagać ludziom. Tylko ustawa o zatrudnianiu, o promocji zatrudnienia określa jasno, kto może takie prace organizować. Oczywiście są organizacje pozarządowe, tylko nikt nie wie i do dziś my nie wiemy, czy w ogóle nawet ta Wszechnica Konecka jest organizacją pozarządową. Uważam, że to powinno być dogłębnie sprawdzone, jeżeli nie dochodzeniem, to, no to przynajmniej kontrola przez nas powinna być przeprowadzona, proszę Państwa. Jeżeli można. Skoro pani była już? Nie, no jeszcze. Pracownicy, chcę powiedzieć o zatrudnianiu pracowników w tejże Wszechnicy, zamiast wykonywać obowiązki statutowe w starostwie, wykonują obowiązki pracownicze tejże Wszechnicy, czyli zatrudnianie, wypisywanie umów, wypisywanie świadectw, a już karygodnym w mojej ocenie jest wypłacanie wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w tejże Wszechnicy, wynagrodzeń gotówką w jednym z biur, tutaj w jednym spokoju, bez warunków najmniejszych, jeżeli chodzi o zabezpieczenie finansowe tych pieniędzy. Ja na razie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani, proszę, Pani Radna. Szanowny Panie Przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy radni. Ja jestem dopiero radną pierwszą kadencję. Niemniej jednak zrozumiałam z wypowiedzi tutaj mojej szanownej koleżanki, że w poprzedniej kadencji bezrobocia nie było, że to bezrobocie to jest tylko i wyłącznie teraz w tej kadencji, czyli wtedy, kiedy rządzi pan starosta, czyli w okresie 1,5 roku. Tak, pani radna? Tak jest. Oczywiście, że było i też wysokie, może nie aż tak, jeżeli można, przepraszam. Przepraszam bardzo. No właśnie, przepraszam bardzo. Szanowni Państwo,
obrady dotyczą poważnej sprawy i proszę o powagę na tej sali i proszę, żeby był porządek i ład na przyzwoitym poziomie. Czy pani radna skończyła już swoje wystąpienie? Nie, no ja chciałam się dowiedzieć w związku z tym, co robili radni poprzedniej kadencji. Dziękuję bardzo. Jeżeli w tej chwili jest tylko takie bezrobocie. Ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos, upraszam o zaniechanie polemiki. Bardzo proszę. Ja odwrócę, panie przewodniczący. Oczywiście, że było bezrobocie i oczywiście nie było to obojętne dla rady poprzedniej kadencji, a dla mnie szczególnie nie było to obojętne. Dlatego też sprawa Wszechnicy i tegoż bezrobocia była ciągłym. Nie było sesji, żeby nie dyskutować na temat bezrobocia, a dlatego sprawa Wszechnicy też również znalazła się w Urzędzie Wojewódzkim, a nawet i w Warszawie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych, pan starosta? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przeczytałem tylko oświadczenia, ale po prostu się znowu nie da. No muszę znowu pewne kwestie jak gdyby powtórzyć 27 stycznia, jak również z komisji rewizyjnej, bo przecież no, pani radna Heleno, tak się po prostu nie da. Nie da się po prostu. Doskonale pani wie, muszę znowu paroma datami operować. Sprawa Wszechnicy dla mnie zakończyła się w 2010 roku, 30 czerwca na walnym zgromadzeniu, gdzie nie ja zrezygnowałem, tylko skończyła się kadencja i nie ubiegałem się o dalszy wybór. Ja 27 dokładnie, pani jest świadkiem, była pani ze mną i z panem Lenartem u pani wojewody. Była cała sprawa wyjaśniana, w lipcu przyszło pismo i pismo od pani wojewody zakończyło jak gdyby cały proceder. Pani w dalszym ciągu uporem sprawę Wszechnicy podnosi wszędzie. W 2001 roku była pani radną, podejmowała również pani wtedy w głosowaniu decyzję o tym, że powiat konecki jest tak zwanym członkiem wspierającym Wszechnicę. Mówienie o bezrobociu, mieszanie funkcji Powiatowego Urzędu Pracy, mieszanie funkcji Powiatowej Rady Zatrudnienia z moimi obowiązkami jest zupełnie pomylenie. Powiatowa Rada Zatrudnienia to jest 15 osób. Pani jest wiceprzewodniczącą, pani pracuje już kilka lat w tejże radzie, pani doskonale wie, jakie są kompetencje. Nie ma to po prostu przedłużeń. W 2010 roku, będąc wicestarostą, nie jestem prezesem Wszechnicy. Jest to organizacja pozarządowa. Ten temat mnie jak gdyby nie dotyczy. I to jest sprawa oczywista i zamknięta i nad nią na zawsze trzeba po prostu zamknąć. Co do pewnych kompetencji związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy, z decyzjami, no to też to nie jest moja kompetencja, bo jest nadzór. W moim imieniu jest dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Także nie opowiadajmy takich rzeczy. A już oskarżanie mnie o bezrobocie, gdzie jestem starostą rogi 3 miesiące, gdzie powiat konecki od 20 lat tą statystyką, no niechlubną w tym względzie, po prostu taką niechlubną statystykę mamy, bo to jest puścizna, obwinianie mnie, że ja jako starosta konecki za rok czasu mogłem zlikwidować bezrobocie, to jest zupełnie absurd. I państwo doskonale o tym wiecie. Ja może dalej nie będę kontynuował, bo przedmiot poruszanych zagadnień świadczy chyba o wszystkim. Przecież państwo, wy jesteście kierownikami, dyrektorami, menadżerami, przecież wy jesteście w pełni świadomi, jak to wszystko wygląda. I oskarżanie mnie w ten sposób jest naprawdę już zupełnie nie na miejscu i po prostu nie znajduję słów. Nie życzę państwu nigdy takiej rzeczy, żeby tłumaczyć się z rzeczy niezawinionych, niepopełnionych. Jest to najgorsze uczucie, jakie może być. I nie życzę nikomu, żeby się tłumaczył z tego, z czego nie zrobił, nie popełnił, nie zawinił. To są zupełnie insynuacje. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zapłacić? Ja ale bardzo proszę, krótko. Przepraszam państwa, że jeszcze raz pozwoliłam sobie w tym temacie zabrać głos. Panie starosto, nie tylko chodzi o to, na podstawie czego dokonaliście państwo jako Wszechnica zmian w statucie, wpisując sobie organizowanie robót publicznych. Ja mam to
uchwałę rzeczową z przekroczeniem zapisu uchwały najwyższej władzy w powiecie, jaką jest Rada Powiatu. Nigdy Rada Powiatu, ja nie miałam tej wiedzy, bo w drugiej kadencji nie byłam radną, że Rada Powiatu nie upoważniała Wszechnicy Koneckiej do organizowania robót publicznych. Wiem skądinąd od poprzedniego starosty, jeszcze wcześniejszego, że była opinia prawna w tej sprawie, oczywiście negatywna, że starosta organizując ewentualnie przez Wszechnicę roboty publiczne nie może być prezesem tejże Wszechnicy i wtedy wiem, że pan podjął, prawda, tą funkcję. Natomiast ja się dopiero wtedy, czyli w połowie kadencji poprzedniej, dowiedziałam, że nie było zmian do tej uchwały i o to mi chodzi. A druga sprawa, panie starosto, sprawa bezrobocia to jest sprawą naprawdę priorytetową dla szefa zarządu powiatowego, każdego, nie tylko w Końskich. Ja dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa rady chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Król, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, po tych wypowiedziach tutaj, o których przed chwileczką usłyszałem, chciałbym zaapelować ponownie swoją propozycję, którą przedstawiłem na komisji rewizyjnej. Mnie jako radnego powiatowego, szanowni państwo, interesuje odwołanie, wniosek grupy radnych o odwołanie starosty koneckiego Bogdana Sobonia. Pan Bogdan Sobonia był zresztą starostą w dniu 2, jak dobrze pamiętam, grudnia 2010 roku. I ten zarząd na czele z tym starostą mnie interesuje. I chciałbym tutaj jeszcze raz powtarzam, usłyszeć konkretne zarzuty dotyczące pana starosty za ten okres. Za tamten okres, tutaj pani radna trzyma przed sobą uchwałę z 2001 roku, proszę państwa. Więc co mnie obchodzi jako radnego powiatowego tej kadencji, to co było robione w 2001 roku, kiedy były osoby, które mogły wtedy reagować na to. Był wtedy czas, żeby jeśli widzieliście państwo jakieś niedociągnięcia, to wtedy trzeba było reagować, ale wtedy byli inni starostowie i wtedy trzeba było na te sprawy reagować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radny chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Michał Pękala. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Ja po raz kolejny, tak jak to zrobiłem na komisji rewizyjnej, której akurat kolega Marian zapytał, żebyśmy się skoncentrowali na roku i 3 miesiące. I tutaj akurat w jakiś sposób wypunktowali to, co mielibyśmy akurat do pana starosty. Oczywiście mamy to wypunktowane, tak jak na komisji rewizyjnej powiedziałem i teraz też zamierzam to zrobić. Natomiast należy podkreślić, że zarząd powiatu nie jest jednoosobowy. Szanowni państwo, w poprzednim zarządzie był na stanowisku wicestarosty pan Bogdan Sobon i równie odpowiadał za poprzednie czasy. Ja, szanowni państwo, ze względu na to, że sprawa jest naprawdę ważna i nie chciałbym, żeby mi cokolwiek uleciało z tych wszystkich informacji, podobnie jak pan Bogdan Sobon, przygotowałem sobie ściągawkę, tak on czytał oświadczenie, ja też wypunktowałem sobie parę rzeczy. Jestem radnym pierwszą kadencję. Znalazłem się w Radzie Powiatu z dużym mandatem zaufania. Wierzyłem w siłę demokracji. Jak bardzo się myliłem, zorientowałem się, gdy została mi podana informacja, że w wyniku negocjacji koalicyjnej w zarządzie znalazły się osoby spoza Rady Powiatu. Długo nie godziłem się z tego typu rozwiązaniami, choć używano różnych prób nacisków. W końcu po obietnicy, jaką mi dano, że taki stan zarządu jest tymczasowy, a wszystko w ciągu najbliższych miesięcy wróci do normalności, zgodziłem się na proponowane rozwiązanie. To była pierwsza sprawa, którą nie mogłem akceptować, ale równie szybko przyszły następne. Będąc w koalicji, wierzyłem, że będę miał realny wpływ na losy naszego powiatu. A jak się później okazało, byłem tylko maszynką do głosowania. Koledzy i koleżanki, byłem w samym środku koalicji, dlatego czuję się zobowiązany powiedzieć, jak ta koalicja według mnie wyglądała. Widać było z tygodnia na tydzień, jaki jest w niej podział. Z jednej strony Bogdan Sobon, Lenart i Wasiak, z drugiej strony my, czyli wszyscy inni.
Niejednokrotnie wraz z kolegami apelowaliśmy o plan kadencyjny, którego się nie doczekaliśmy. Niejednokrotnie też apelowaliśmy o przygotowanie kilku projektów na przyszłe schetynówki. Niestety też bez większego efektu. Widziałem, że każda złotówka dla naszego powiatu się liczy i dyskutowaliśmy na temat dofinansowań na inwestycje w ramach środków krajowych czy europejskich. Zwróciłem się też z wnioskiem do pana starosty, na którym zapytałem o możliwość pozyskania przez powiat środków europejskich. Otrzymałem odpowiedź, szanowni państwo, że zarząd powiatu na bieżąco monitoruje dostępne źródła finansowania. Pragnę zwrócić uwagę, że w związku z kończącym się okresem programowania finansowego Unii Europejskiej możliwości finansowania projektów z funduszy europejskich uległy znacznemu ograniczeniu. Pozostają do dyspozycji tylko projekty miękkie. Ja nie będę ponownie mówił o działaniu 4.1. Wiemy doskonale, że ten wniosek, ta odpowiedź na ten mój wniosek jest to kłamstwem, że pozostałe projekty miękkie przepadły nam naprawdę duże dofinansowanie dla termomodernizacji budynków. Więc jaka jest duża różnica pomiędzy rzeczywistością a informacją, jaką jesteśmy pragnieni. Następną sprawą, jaką chcę poruszyć w dyskusji, jest to sprawa związana z planami funkcjonowania starostwa. Powiat ma świetnie przygotowany dokument strategiczny. Jest to szczegółowo opisany. Na jej podstawie możemy się dowiedzieć, jakie są cele strategiczne naszego powiatu. Strategia, o której mówię, nie były w większości realizowane, gdy Bogdan Sobą był wicestarostą. Nie są też realizowane, gdy jest i starostą. Z tego wynika, że najważniejszym jest człowiek, który będzie je chciał realizować i będzie miał wiedzę. Według mnie pan Bogdan Sobą, starosta konecki, będąc w zarządzie powiatu, od początku jego funkcjonowania źle wykonywał swoją pracę, ponieważ nie realizował zamierzonych celów. W tej chwili tworzy się następny dokument planistyczny, tylko czy jego założenia i program działania zostanie zrealizowany, gdy przy władzy ciągle będą tacy ludzie jak pan Sobon czy pan Lenart, którzy de facto nie zrealizowali poprzednich planów strategicznych. Szanowni państwo, uważam, że słabość władzy najwyższej jest najgorszym nieszczęściem dla naszego powiatu. Na końcu chciałbym zaapelować do wszystkich radnych. Nie muszę przekonywać do moich racji, sami państwo widzicie, jaki jest ciąg do władzy niektórych jednostek, ale niestety nie idzie za tym rozwój naszego powiatu. Dlatego głosujcie z własnym sumieniem i mądrością. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa rady jeszcze chciałby zabrać? Bardzo proszę, pan starosta. Oczywiście należałoby bardzo długo tu jeszcze na te tematy odpowiadać, na te pytania pana Pękali, radnego. Ja na komisji rewizyjnej, gdzie komisja rewizyjna liczy 10 osób, jak również byli zaproszeni przez przewodniczącego tejże komisji pana radnego Patarczyka. Osoby, które nie są członkami, a byli wnioskodawcami, było tam i miejsce i czas, gdzie te kwestie, które poruszał pan radny Pękala, były szczegółowo przeze mnie wyjaśniane. Natomiast na lito i polską. Panie radny Pękala, czy ja pana dopiszam z tego, jak pan był zastępcą wójta gminy Radoszyce? No to jak może być w tym temacie, że wy teraz rozliczacie, że byłem wicestarostą? Kadencja moja i mój wybór na stanowisko starosty był 2 grudnia 2010 roku na tej sali. Proszę państwa, to może będę rozliczany jeszcze z pracy jako radny gminy w Rudzie Malnieckiej, bo tu niektórzy radni próbują rozliczać kilka kadencji naraz i chcą sobie to odwołać. Tu i teraz. Pan wtedy nie był radnym. Jak pan może dzisiaj nie teraz rozliczać z tego, kiedy pan nie miał takiego prawa?
Panu mandat dano w wyborach dopiero w 2010 roku. I za to, co ja będę odpowiadał i Pan do tego ma niezbyte prawo, to jest ta kadencja, ta rada, ten zarząd i nie odwołujecie ze stanowiska wice starosty, tylko odwołujecie starostę. I tej wersji i tego czasu proszę się trzymać naprawdę, bo niedługo będziemy wywlekali sprawy pokoleniowe. Jak tak można nawet? Jak to wygląda po prostu? Radni, naprawdę apeluję o to, żeby przypisywać nie winy, ale za ten okres, a nie rozwlekać w takim czasie, szukając nie wiadomo czego. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. No, nie chciałbym polemiki, panie radny, ale bardzo proszę, że pan Michał Pękale. Panie przewodniczący, muszę odwrócić do się teraz słów pana starosty. Panie starosto, tutaj słyszeliśmy, pan się zdenerwował, nie zrozumiał pan chyba to, co czytałem. Zarzucałem panu, panie starosto, że w dniu od 6 czerwca 2011 roku do 8 lipca 2011 roku nie podjął pan działań, między innymi właśnie wniosku o tę modernizację. Wtedy, panie starosto, pan był starostą. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan radny. Panie starosto, rozumiem, że odwrócę. Tak? No, tylko to bardzo proszę, pan starosto. Na komisji rewizyjnej mówiłem, że 10 stycznia było spotkanie klubów koalicji, poprzedniej koalicji, PSL, SLD i PiS. Wtedy nikt z radnych na ten temat po prostu nie mówił. Była sprawa szpitala, był poproszony dyrektor Przybylski, rozmawialiśmy, pytaliśmy, potem była sprawa dróg powiatowych. Ten temat w ogóle nie istniał. Naprawdę nikomu nie bronił. Koalicji ani moje drzwi nigdy nie były zamknięte, żeby ktoś przyszedł z propozycjami, z wnioskami, ze swoimi przemyśleniami. Dlatego wie pan, wybieranie dzisiaj pewnych rzeczy z poprzedniej koalicji, tu publicznie na Radzie, nie wiem, pana ocena. W każdym razie był czas, był miejsce, że można było z różnymi propozycjami przychodzić, rozmawiać zresztą. To dotyczy nie tylko koalicji, ale i opozycji. Każdy ma prawo przyjść, zgłosić. Jeżeli zyska większość za swoim rozwiązaniem, przekona innych, a znajdzie jeszcze przy okazji pieniądze na to, albo wskaże źródła finansowania, przecież wszystko jest możliwe. Wszystko w rękach Rady i od Rady zależy. Dziękuję. Dziękuję. Pan, ale to po raz ostatni umówmy się. Bardzo proszę, pan radny. Przepraszam państwa za częste zabieranie głosu, ale no jestem zmuszony do tego, żeby tutaj nieprawdziwe wnioski pana starosty przedstawić. Panie starosto, mówi pan, że 10 stycznia było spotkanie koalicyjne i wtedy mogłem o tym akurat mówić. Szanowni państwo, mam wniosek wcześniejszy, to jest wniosek z września 2011 roku, zaadresowany do pana starosty właśnie o tych akurat wnioskach, czyli dużo przed właśnie spotkaniem koalicyjnym, na którym pan podpisuje, że nie ma żadnych, prawda, dofinansowań, są tylko same akademiki. Także o tym mówiliśmy dużo wcześniej, przed spotkaniem koalicyjnym. O tym monitorowałem, wysyłałem do pana wnioski i proszę tutaj nie przedstawiać, że nie mówiłem o tym wcześniej, ponieważ mam takie dokumenty, że o tym akurat była mowa. Dziękuję bardzo.